Witam Państwa ponownie, witam także kolejnego z naszych gości. Daniel Sawicki, publicysta, jest już z nami. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej dzisiaj ma zapaść. Podobno już zapadła, tylko jeszcze oficjalnie jej nie znamy. Decyzja, przypomnijmy, miała zapaść już kilka miesięcy temu. To jest drugi termin, o ile dobrze pamiętam. Ta decyzja została przełożona. Decyzja w sprawie uznania bądź nieuznania sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości w związku z zeszłorocznymi wyborami. No i mamy takie informacje, one już od kilku godzin są w wielu miejscach, w wielu portalach informacyjnych, że ta decyzja jest negatywna, to znaczy, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. Mowa jest o zakwestionowaniu kwoty 3 600 tysięcy złotych i to będzie skutkowało, no właśnie, czym, panie redaktorze? No właśnie, proszę Państwa, bardzo ciekawa sytuacja, do której dochodzi prawdopodobnie pierwszy raz w historii naszego parlamentaryzmu po 90 roku, o ile sobie przypominam, bo nie znamy oczywiście jeszcze końcowej decyzji PKW, takiej, która wyniknie z obrad tego gremium, ale jeżeli przyjąć za już na wiarę to, co ukazuje się gdzieś w internecie, co możemy przeczytać, to dochodzą do nas takie informacje, że kwota ponad 3,5 miliona złotych miałaby być zakwestionowana przez Państwową Komisję Wyborczą odnośnie wydatków na kampanię przez Komitet Prawa i Sprawiedliwości. No, czym to grozi? Dla partii oczywiście grozi to odjęciem pokaźnych pieniędzy, czy to dotacja, czy subwencja, będzie rodziło to poważne konsekwencje, bo najpierw te środki, które mają być zwracane i które są zwracane jako wydatki kampanijne, będą pomniejszone i to o kwotę około 30 razy 3 należy pomnożyć tę kwotę, która zakwestionuje Państwowa Komisja Wyborcza, więc to by było no, ponad 10 milionów złotych. To już są bardzo poważne pieniądze, a następnie również coroczna dotacja, czy coroczna subwencja za działalność partii również byłaby pomniejszana. Oczywiście nie w takim stosunku, jak mówiono wcześniej, że to może być nawet 75%, ale rzeczywiście te środki należy liczyć w milionach złotych. No i tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że oczywiście od tej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej może partia odwołać się do Sądu Najwyższego, do Izby Spraw Nadzwyczajnych. No i ta izba, jak wiemy, jest przez część środowiska politycznego nieuznawana. I to rodzi kolejne konsekwencje, no bo jeżeli Sąd Najwyższy, jeżeli partia się odwoła, Sąd Najwyższy zmieni decyzję PKW, to następnie PKW no, musi się dostosować i przyjmuje to sprawozdanie. No i jeżeli ono jest przyjęte przez taką instytucję jak PKW, to musi być wykonana decyzja przez ministra właściwego, czyli tego, który rozdziela pieniądze, czyli tu minister właściwy to minister finansów. No i zobaczymy, co będzie. No właśnie, wielkie pytanie, co się stanie, jeżeli ten scenariusz nakreślony tutaj przez pana ministra się ziści, tak, czyli obcięcie, mówiąc w wielkim skrócie, subwencji, odwołanie się do sądu, decyzja być może pozytywna dla odwołującego się, ale tak jak pan redaktor powiedział, znaczna część naszej klasy politycznej, obecnie tworząca większość parlamentarną, tworząca rząd, kwestionuje tą izbę Sądu Najwyższego i właśnie ze strony tych polityków, a zwłaszcza ich zaplecza publicystycznego, naukowego, intelektualnego, słyszeliśmy od wielu tygodni silne naciski, trzeba PiS pozbawić pieniędzy, trzeba PiS finansowo zagłodzić. Nieważne, zgodnie z prawem per fas et nefas, nie ma znaczenia. PiS trzeba w ramach przywracania praworządności zagłodzić finansowo. To będzie pierwszy krok do dezintegracji elektoratu pisowskiego, jak bodajże profesor Górecki kiedyś powiedział. No, jest to pewien scenariusz na rozgrywanie polityki w Polsce w najbliższych miesiącach. Jeżeli ktoś w taki sposób widzi przywracanie praworządności i widzi demokrację,
to będziemy mieli skrajnie różną wiedzę na ten temat i przyjmować będziemy różną teorię, bo to jest po prostu haniebne, co mówią, w jaki sposób wypowiadają się na temat tej sytuacji politycy obecnie rządzącej koalicji, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o koalicję obywatelską, bo politycy tej partii nie przebierają w słowach, stosują przeogromne naciski na PKW, Państwową Komisję Wyborczą, nie hamują się w żadnym stopniu. Czegoś takiego nie widzieliśmy też w historii naszego parlamentaryzmu po 90 roku, żeby politycy starali się tak wpływać na, co by nie było, instytucję niezależną, gdzie są przedstawiciele bardzo różnych opcji, no wskazywanych przecież, prawda, przez partie polityczne, przez Sejm, i tak było przecież od zawsze. Natomiast to, co się dzieje, to jest typowe zaprzeczenie demokracji. Jeżeli ktoś chce w taki sposób postępować, że głodzić, niszczyć, dezintegrować partie opozycyjne za pomocą odbierania pieniędzy, co jest równoznaczne z ograniczeniem możliwości działania tej partii, to jest, proszę Państwa, poważny krok ku takim krajom, jeżeli chodzi o teorię rządzenia państwem, jak Białoruś, jak Korea, gdzie właściwie nie ma opozycji. Czy do tego samego dąży Donald Tusk i jego ekipa? Wydaje się, że niestety tak, tylko pytanie jest i pytanie się rodzi, skąd te wzorce? No, bardzo wiele czasu przebywał Donald Tusk w Europie, był tym królem Europy, być może napatrzył się tam na to, co się tam dzieje, w jaki sposób jest traktowana opozycja, w jaki sposób utrudnia się jej życie i być może właśnie te wnioski przenoszone są na nasz grunt. Panie redaktorze, czy nie jest tak, że tego rodzaju spektakularne działania będą podejmowane wobec Prawa i Sprawiedliwości, być może także innych partii opozycyjnych, Konfederacji, bo w pewien sposób muszą być podejmowane, dlatego że tego rodzaju działań oczekuje ten najtwardszy rdzeń elektoratu, ci wszyscy ludzie spod znaku silnych razem, zwłaszcza gdy w tle mamy działania no, mocno niepopularne w tym środowisku, jak chociażby złożenie podpisu pod, jak to oni mówią, nominacją neosędziego, tak, na przewodniczącego komisji, która ma wybrać kolejne osoby w Sądzie Najwyższym. To działanie premiera Tuska wywołało bardzo silną kontrakcję, wręcz rozwścieczenie tego właśnie najtwardszego elektoratu. I teraz rodzi się takie pytanie, czy w jakiś sposób no, nie będzie jednak musiał przykrywać tego rozgoryczenia innymi spektakularnymi działaniami, rząd, środowiska z nim jakoś powiązane. Nie odnosi pan wrażenia, panie redaktorze, że w ciągu tych 8 miesięcy następuje bardzo szybkie zużycie wizerunkowe obecnej koalicji, obecnego rządu, zaskakująco szybkie jak na taki krótki czas stosunkowo? No, my tak możemy to oceniać. Osoby, które patrzą realnie, trzeźwo na politykę, na to, co się dzieje w Polsce, z pewnością takie wnioski będą wyciągały. Natomiast jest gro osób, zwolenników Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, które wręcz no, są entuzjastycznie nastawione do tego, co dzieje się w kraju, do tych działań i do tego, w jaki sposób traktowana jest przede wszystkim opozycja. Natomiast co do tej konkretnej sprawy, o której pan redaktor mówił, tutaj powinniśmy chyba uporządkować pewne fakty. Gro osób naprawdę jest bardzo mocno rozentuzjazmowanych tym, co Donald Tusk robi i ta decyzja PKW, jeżeli ona będzie niekorzystna dla Prawa i Sprawiedliwości, to będzie dla tych osób taką pewną konsekwencją zdarzeń, które dzieją się od początku przejmowania władzy, czyli zdarzeń polegających na tym, że mamy zniszczyć opozycję. Natomiast zdarzeń, które pozwolę sobie wejść w słowo, panie redaktorze, które można by zamknąć w jednym prostym haśle. 5 gwiazdek PiS. No niestety tak, to wulgarne hasło, które znamy, które było śpiewane na tym kampusie ochoczo nawet przez ministrów, którzy następnie udawali, że są głusi, niemi, prawda, powinni chyba badania lekarskie jeszcze raz przejść, żeby czy mogą w ogóle być ministrami, czy mogą pracować, bo człowiek zdrowy powinien pracować, powinien przejść badania lekarskie. Jeżeli oni się razem czegoś nie słyszeli, to mają problemy prawdopodobnie poważne ze sobą, ale zostawmy już problemy ludzi Platformy na boku.
sytuacja, do której doszło, jeżeli chodzi o kontrasygnatę premiera pod decyzją pana prezydenta powołującą pana sędziego do wyboru prezesa Izby Cywilnej w Sądzie Najwyższym, bo to jest bardzo ciekawy temat. I proszę państwa, tutaj nie ma żadnej przypadkowości, że Donald Tusk podpisał, kontrasygnował tę decyzję pana prezydenta, czyli ten wybór. Tutaj Donald Tusk mógł tego nie zrobić. To jest oczywiste, że nie musiał dokonywać takiej kontrasygnaty, natomiast to spotkałoby się po pierwsze z konsekwencjami prawnymi, a po drugie, nawet bez udziału tego sędziego, ktoś inny dokonałby tego wyboru, przejąłby tę izbę do zarządzania sędzia, który też jest w oczach tej grupy osób, czyli Tuska i jego ekipy, sędzią ich zdaniem nieuprawnionym. Pan redaktor mówi, że pan premier podpisał to świadomie, tą kontrasygnatę, chyba że dać wiarę jego tłumaczeniom i nie wiedział, co podpisuje. Znaczy, no tutaj Tusk tłumaczy to przede wszystkim ludziom, którzy są jego zwolennikami. No, ja przepraszam, ale robi z nich no naprawdę ćwierć inteligentów, a oni to przyjmują, bo ja czytam Twittera, jestem na różnych grupach, widzę to i oni to przyjmują za dobrą monetę. To jest naprawdę farsa, co tam się dzieje. Oni przyjmą każde słowo Tuska, jeżeli on by im powiedział, że słońce to jest księżyc, a księżyc to jest słońce, oni by w to uwierzyli. Tak, rzeczywiście. Tutaj mówimy o właśnie tym najtwardszym rdzeniu elektoratu obecnej koalicji rządzącej, czy nawet koalicji obywatelskiej. Ale czy te wszystkie działania PR-owe, które są wykonywane, ta polityka pięciu gwiazdek PiS wystarczy, by zakryć faktyczne problemy, które majaczą na horyzoncie albo już dotyczą naszego państwa? Takim problemem bez wątpienia jest gigantyczny deficyt budżetowy, 280 miliardów złotych przewidzianych na przyszły rok. No czegoś takiego za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było. Oczywiście, że nie było, no bo jeżeli za gospodarkę, proszę państwa, biorą się typowi dyletanci ekonomiczni, to tak niestety kończy się majstrowanie przy tak poważnej sprawie jak finanse państwa. No w ciągu 7-8 miesięcy doprowadzono do poważnej dziury budżetowej, nie spina się kompletnie nic w tym budżecie. Widzimy, jak rośnie zadłużenie, również deficyt budżetowy dokładnie i widzimy, że nie ma pomysłu na poprawienie tej sytuacji. W kwietniu podniesiono VAT wprowadzono z powrotem to 5% VAT na żywność. Dlatego, bo nie spinały się finanse państwa, brakowało pieniędzy na 800+. Zabrano część 14. emerytury już emerytom. No, to też jest haniebna sytuacja. I proszę państwa, te wszystkie zabiegi, które są w tej chwili poczynione przez ekipę Tuska, one moim zdaniem mają za zadanie tak naprawdę doprowadzenie do zubożenia społeczeństwa. To nie jest przypadek. To nie jest robione bez zamysłu jakiegoś. Polak nie ma być zamożny i bogaty. Polak nie ma prawa pozwalać sobie na dużo więcej niż wcześniej, dla pierwszych rządów Tuska, ale ma sobie pozwalać... Ale jednocześnie, panie redaktorze, w warstwie PR-owej rząd i pan premier radzą sobie bardzo dobrze, bo na wszystkie wątpliwości podnoszone właśnie w kwestiach budżetowych, finansowych, kondycji naszej gospodarczej odpowiadają bardzo krótko. No, PiS wszystko rozkradł. PiS ukradł 100 miliardów złotych i do części elektoratu takie tłumaczenie trafia. Do części najtwardszego elektoratu oczywiście będzie to trafiało, natomiast ja tylko przypomnę, co działo się za poprzedniej władzy Platformy Obywatelskiej i PSL-u w latach 2007-2015. Również czarowano Polaków różnymi informacjami. Te media mainstreamowe, tak mocno sprzyjające tej władzy, również odbywały cuda, no różne fikołki, żeby tylko zamącić Polakom w głowie, ale Polacy widzieli po prostu, co się dzieje w ich portfelach, widzieli, jak spada stopa życiowa, a to opowiadanie o zielonych wyspach, o tych cudach finansowych naprawdę nic nie dawało Polakom, a wprowadzało jeszcze większy zamęt i Polacy czuli się oszukiwani. Te zabiegi PR-owskie do pewnego momentu będą też oczywiście dawały efekt, ale tylko na tej grupie, która
no będzie mocno sprzyjała i sprzyja tym silni razem, prawda? Czy te różne grupy, podgrupy, które tak mocno popierają i rezonują tak mocno choćby w internecie na informacje docierające, że jest tak niby dobrze i jesteśmy tą wspaniałą wyspą ekonomiczną, która sobie dobrze radzi. Nie, ludzie widzą coraz wyższe wydatki, widzą jak energia idzie w górę, zielony ład, który doprowadzi do kompletnej degrengolady finansów nie tylko państwa, ale Polaków, to skończy się dla rządu Tuska naprawdę bardzo niedobrze. I co gorsze, na przyszły rok widzieliśmy projekt budżetu. Tam nie ma ani kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych. Nie ma innych wydatków świadczeń społecznych, socjalnych, poprawy losu najniżej sytuowanych. Nic w tym kierunku nie idzie, nic w tym kierunku nie robi minister finansów, nie ma poszukiwania nowych środków, a jest tylko zaciskanie pasa. No, można by przywołać z przeszłości klasyczne już słowa, pieniędzy nie ma i nie będzie. Zdaje się, że to jest też jedno z haseł towarzyszących tej ekipie ludzi. No, nie wiem, dlaczego tak jest, kiedy ci ludzie dochodzą do władzy, pieniędzy zaczyna brakować, ale utrzymując się jeszcze w tej opowieści o stronie PR-owej obecnego rządu, obecnej koalicji, chciałbym pana redaktora spytać o wydarzenie z Campus Polska, z Kampusu Polskiego, zwanego też przez złośliwców Kampus Hejtu. Tam pan Dmytro Kuleba, pytany o kwestię Wołynia, kwestię no, naszych trudnych, krwawych kart z przeszłości i nierozliczenia się do dzisiaj, choćby historycznie, Ukrainy z tego rozdziału, natychmiast zaczął odpowiadać o polskich winach wobec Ukrainy, o akcji Wisła. Pan premier Radosław Sikorski no, nie zareagował, który był obok tego, nie zareagował w żaden sposób, a później udzielił takiej wypowiedzi, że mamy do wyboru albo możemy zajmować się przeszłością, która jest ważna, naszym ofiarom należy się chrześcijański pochówek, ale niestety nie jesteśmy w stanie przywrócić ich do życia, albo możemy się skoncentrować na budowaniu wspólnej przyszłości. Ja wolę to drugie podejście. Tutaj skracam trochę samą wypowiedź, ale jej sens był no, dość oczywisty. Zamykamy tutaj, kładziemy czerwoną kreskę. No to nie spotkało się z dobrym przyjęciem, bo Polacy wciąż o Wołyniu pamiętają i czekają na jakieś właśnie chrześcijańskie, sprawiedliwe zamknięcie tej sprawy. Ja nie dziwię się słowom wypowiadanym przez ministra Kułębę, natomiast bardzo dziwię się temu, co zrobił Radosław Sikorski. Zresztą nie pierwszy raz Sikorski wypowiada się w bardzo dziwny, antypolski sposób. Przecież co to znaczy, że my skupmy się na przyszłości? Oczywiście przyszłość jest ważna, wspólne budowanie czegoś na wspólnych podstawach racjonalnych i na partnerstwie jak najbardziej tak, ale w żadnym stopniu my nie możemy i nie wolno nam zapominać o przeszłości, o tych haniebnych wydarzeniach, pomordowaniu tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich, na Wołyniu i opowiadanie teraz takich rzeczy, no to Sikorskiemu naprawdę chwały nie przynosi, ale tak jak mówię, ten człowiek nie ma w sobie krzty wrażliwości. Polityka polityką, ale to zadośćuczynienie, choćby... No, polityka historyczna też jest polityką. Polityka historyczna to też jest polityka. Oczywiście, że tak i trzeba ją uprawiać w umiejętny sposób, na pewno nie w taki, że zamykajmy pewne sprawy, nie odnośmy się do nich, bo to jest ucieczka od tematu. To jest tak naprawdę wykonanie Sikorskiego, przepraszam, ale farsa. Radosław Sikorski jest zbyt inteligentnym człowiekiem, żeby nie wiedzieć, że tysiące Polaków czekają na upamiętnienie ofiar z Wołynia. To są krewni, to są dziadowie, to są ci wszyscy, którzy poświęcili, zostawili tam życie, no pomordowani w bestialski sposób i dziś wypowiadanie w obecności młodych ludzi, no Polaków takie słowa, to w jakiś sposób kształtuje też niestety, ale osobowość tych ludzi, no jeżeli oni mają taki, dla nich Sikorski jest akurat autorytetem, tak, jeszcze, no więc jeżeli oni słuchają kogoś takiego i słyszą takie słowa, a dobrze, no coś tam się wydarzyło, ale zamknijmy to, idźmy do przodu, no to jak oni będą tłumaczyli to później swoim najbliższym, swojemu otoczeniu? Absolutnie nie można o tym zapomnieć, absolutnie trzeba o tych sprawach przypominać, mówić o tym, prowadzić właściwą politykę historyczną, bo jeżeli my nie będziemy mieli właściwych korzeni i budować tej polityki historycznej i będziemy zapominać o swojej przyszłości, w żaden sposób nie będziemy potrafili zbudować na przyszłość dobrych kontaktów politycznych, społecznych z partnerem z Ukrainy.
Dokładnie tak to wygląda. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A już za chwilę Michał Trześniewski i najważniejsze informacje z kraju i ze świata.